Ahoj, to ja, Krzysztof Wysocki. Cześć. Tu syntetyczny Krzysztof. Zastępuje prawdziwego Krzysztofa, któremu bardzo popsuł się głos. Wróci do nas za jakiś czas. A teraz do rzeczy. Podcast biznesu bez stresu. 28 marca 2022 roku. Odcinek 162. Dość. Bardzo podoba mi się to, co właśnie zrobiła Ashley Barty, przez ostatnie 114 tygodni tenisistka numer jeden na świecie. Będąc na samym szczycie, powiedziała, dość, było miło, ale się skończyło, teraz zajmę się czymś innym. Dzięki temu i dzięki swojej wspaniałej grze, na czoło rankingu awansowała nasza Iga Świątek. Wspaniały sukces, wielkie gratulacje, ale nie dlatego podziwiam decyzję Australijki. Ludzie sukcesu bardzo często nie wiedzą, kiedy powinni zejść ze sceny. Pół biedy, jeśli dalsza walka sprawia im przyjemności przynosi kolejne wygrane. Gorzej, jeśli na przekór własnym możliwościom, bezskutecznie usiłują wczepiać się pazurami w wypolerowaną równie pochyłą, po której się zsuwają. A kibice, którzy pamiętają ich zwycięstwa i są rządni kolejnych, wciąż dopingują ich i zachęcają do sezyfowego wysiłku, albo, zawiedzeni, szydzą z ich porażek. Pytasz o przykłady? Popatrz na sympatyczny, acz kwaśny uśmiech Zimona Ammana, cały czas wystarczająco dobrego, żeby mieścić się w szwajcarskiej kadrze skoczków narciarskich, ale jednocześnie ciągle balansującego na granicy kwalifikacji do pucharowych zawodów, a to przecież czterokrotny mistrz olimpijski, mistrz świata i zdobywca Pucharu Świata. Kiedyś. Atrapiony kontuzjami Roger Federer. A Justyna Kowalczyk? która pod koniec kariery dzielnie walczyła, ale głównie z własnymi demonami? Z pewnością przeszli do historii i zawsze będziemy ich podziwiali, ale czy nie lepiej było zakończyć karierę w blasku medali i pucharów tak jak australijska tenisistka? Ashley Barty marzyła o wygraniu turnieju w Wimbledonie. To był jej najważniejszy cel, któremu poświęciła niezliczone godziny na korcie i podporządkowała swoje życie. A gdy to osiągnęła, zrozumiała, że Wimbledon jest jeden. Że nie ma sensu powtarzać tego sukcesu, że ciekawiej jest zająć się czymś innym, i za to ją podziwiam. Znam wielu ludzi, którzy są uwięzieni w klatce swojego sukcesu. Tkwią w swojej karierze nie dlatego, że sprawia im to przyjemność, ale dlatego, że przecież nie wypada się wycofać. Co by ludzie powiedzieli, rodzina, koledzy, konkurenci, i co w ogóle mieliby robić, gdyby zeszli z trasy tego swojego wyścigu? Tak, wiem, że to nie jest proste. Sam tego doświadczyłem. Sprzedłem z pokładu WB Electronics, kiedy spółka rosła jak na drożdżach i rysowały się przed nią wspaniałe perspektywy. Nie było to łatwe, wielu znajomych się dziwiło, ale na szczęście starczyło mi odwagi, żeby to zrobić. Ze wzruszeniem wspominam lata poświęcone WB Electronics, ale jeszcze bardziej jestem dumny z dwóch książek, które opublikowałem po odejściu z firmy. Teraz, jak już dziś zmienić jutro, i milnerki. Ilustrowany katalog błędów. Skłonności i złudzeń poznawczych. A teraz piszę dwie kolejne dla patronów Biblioteki Biznesu bez stresu. Okazuje się, że można żyć inaczej. Wystarczy tylko chcieć. A ty? Dlaczego uczestniczysz w swoim wyścigu? Czujesz się szczęśliwy czy to tylko uda sukcesu? Przedstawienie, w którym występujesz jedynie po to, żeby nie zawieść kibiców. Zastanów się i zacznij robić to, co tobie sprawia satysfakcję, a nie tłumowi na trybunach. Powodzenia. Zostań patronem biznesu bez stresu. Patroni otrzymują e które są niedostępne dla nikogo poza nimi. Naprawdę warto zostać patronem biznesu bez stresu.